Halo, halo, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Far Cry 3. Moi drodzy, my tutaj kontynuujemy historię od poprzedniego odcinka. Nie zadziało się zbyt wiele, właściwie skończyłem odcinek, odbiłem chyba tam prawdopodobnie z jakąś jedną bazę i właściwie wbijamy do świątyni. Taką mamy misję. Chyba powróciliśmy z umarłych, więc teraz musimy to wszystko przekazać, że no, wróciliśmy właśnie z umarłych i tutaj jesteśmy koksami i zasługujemy na nóż, czy kurwa jakąś tam świętą moc, coś takiego. Ty możesz zostawić lajka, jeżeli podoba ci się seria. A dzisiaj to są moje w ogóle pierwsze, chyba jedne z, no nie są to dokładnie pierwsze słowa, ale na pewno jedne z pierwszych słów, jakie wypowiadam, więc więc mogę być delikatnie nierozgrzany, ale staram się z całych moich sił. Chodźmy. Nvidia, kurwa, GeForce Nvidia mi zepsuł wszystkie ustawienia. Czy zepsuł? Ty, nawet śmiga lepiej niż było. Ale poustawiałem wszystko znowu na ultra i śmiga lepiej niż było. A spodziewałem się, że mogą być lagi. W każdym razie, jakby były lagi, to jest to wina tego, że niestety odpaliłem GeForce'a Nvidia i on postanowił sobie zmienić ustawienia wszystkie i musiałem wszystko od nowa robić. Tutaj chyba nigdy nie byliśmy i to jest jakiś zaszczyt tu być coś takiego, tak? Leave us. The warrior returns Kurwa, by jaki night. szefowie. Brought you a souvenir. Kawuzia. Kurwa, jakie dobre kawy ostatnio robię. Idealnie parzone, idealnie słodkie. O, już czas. Domyślam się, na co jest czas. Tak. Coś czuję, że będzie bardzo czerwony i spotkamy pana potwora. O ile to wszystko dobrze pamiętam. Możliwe, że jeszcze chwilę grałem po tym, jak. Właśnie możliwe, że jeszcze tą drogę strachu, tą misję kurwa przeszedłem po tym, jak wyciągałem się jako 13-latek ze zwłok. I tutaj była misja przechodzona. Tak, bo ja to kojarzę, ale. No, tak powoli coraz mi ta pamięć wraca. Jakim jestem człowiekiem? Dobrym. No, pewnie, że to jest Mr. Pan Potwór. I've got the power. No, pamiętam tą misję. Kurde, zaskakująco mało zużycia karty graficznej. Jak mam go pokonać? Przecież łukiem? On chłopa pokonać jebanym łukiem? Czemu? Ile mam naboi? Rozumiem, że nieskończoną ilość naboi. O kurde. O kurde. Gaś się, gaś się. Dobra, powinno być git. Wiecie co, użyjemy tej potki. Ty. Łoń. Myk, frajerze. Myk. Myk. Na dziurę ci walę. Dobra, podoba mi się. Czyli nie muszę dużo mówić na sam start. Z tym jest zawsze problem po wstaniu, więc. Dobra, ta gra jeszcze mnie kurwa zmotywuje. Wow. Wow. Kurwa, wy sobie możecie przeczytać napisy ze mną, to tak średnio. I nie słyszę co mówi, bo to po angielsku, a ja jedna słuchawka mieć. Dobra. Walę was na dziurę. Lotosowy jesiotr. Nie, jezior. Jezioro lotosowe. Je, łoso. Co ja powiedziałem? Lotosowy jesiotr? Na dupca może przypadkiem gdzieś trafię. O kurwa. O kurwa.
Chłopie. Co jest, strzel w maskę? No przecież się kurwa staram. Myślicie, że to takie łatwe mu strzelić w maskę? Chyba, że muszę podejść bliżej. O kurwa, to wygląda dość strasznie. No jestem chyba najbliżej, jak to jest tylko i wyłącznie możliwe ogólnie. Oj, leczenie, leczenie. Siódemka, siódemka, podka, cyk. Dobra, słuchaj, szefie. Ty, to jest niemożliwe mu trafić w maskę. A, jest możliwe. Dobra, mam po prostu aima z chipy. Dobra, myślę, że damy radę, tylko muszę aimowo dobrze celować. Kurwa, to nie jest łatwa misja, halo. Miała być przechadzka, kurwa, po parku, rozumiesz? A, to jest ten moment, w którym ja go trafiam. Ja zawsze przegapię ten moment, niestety. To jest ten moment, w którym powinienem go na dziurę walić. To jest ten moment. Tak, wtedy walimy na dziurę. Dobra, damy patencik, więc teraz to będzie przechadzka po tak zwanym parku. Dobrze, że nie trafił. Ej, odnawiają mi się te... Klikłem teraz leczenie i mi się odnowiły mi się wszystkie paski. Oj, staniemy hita, ale strzelimy mu w maskę, chodź koleżko. Proszę, nie. Ajajaj. Ale ja mam cela do cipy, ja pierdolę. Może zewakuujemy i zaczniemy biegać jak debile po całej mapie. I teraz, na dziurę walę ci. Dobrze? Proste, że dobrze. Dobra, tutaj taktyczne zestrzelenie. I unik, kurde, nie wyszło. Czekamy na maskę. Cyk, cyk, cyk. Siadło, kurwa, tak blisko. Ej, nie mam już leczenia? Nie mam już pod siódemki tych dodatkowych pasków zdrowia. Leczenie mam na szczęście. Proszę, no... No ja pierduper. Ale jestem gałganym w strzelanie. Nie no, za dużo emocji jak na sam start. Wstałem dopiero, kurwa, ledwo co kawę wypiłem. Double shoci chyba poszedł. Dobra, chłopie, tak ich dżukuję, że ty w szoku. Wyżej, wyżej, Eryk, wyżej! Dobrze. Chłopco w szoku, ty. Kulkami mnie będzie rzucał, wiesz. O. Nigdy nie lekceważ przeciwnika. Double shotik. Pokonaj tuszowego potwora. Tuszowy potwór versus tłusty potwór. W sensie ja. Haha, tuszowy potwór nie ma szans. O kurwa. Muszę nauczyć się kiedy strzelać. Dżukuję. Dodżuję. Nie wiem, czy dżukować to znaczy to samo co dodżować. Teraz, bo on musi się tak stanąć na sekundę. O, cyk, double shotik. Pięknie. O, w soku. Chłopie, ty już nawet niczym nie rzucasz, ty tak machasz rękoma. No ale czekam aż się ustawi. Cyk, cyk, cyk. Okej. Okay. Dobra. Mam inną taktykę. Plan B, plan B, panowie, plan B. Cyk. Ale będę miał miniaturę. Cyk. Nie no. A można go trafić w takim wypadku, jak on to rzuca? Czy wątpię? Znaczy pewnie i można w jakiś dziwny przypadek to zrobić. Piękne szociki. Już walczę. Na dziurę jesteś walony. Skończ to. Cię mu upierdolić łeb. Tak, to była jedna z fajniejszych scen w gierce.
Panowie. Chyba nie jest potrzeba. Dobra, chuj. Widzowie, ja znikam. Obawiam się, że to może być delikatnie koniec gierki. Bo na końcu kurwa, ty, czy to może być koniec gierki? W teorii może być, ale przez całej wyspy nie odkryliśmy. Ty, a co to za... To są dopiero kukoldy. Wszyscy patrzą jak my ten teger. Chyba, że nam się to śniło wszystko. Dostajemy takiego slapa na mordę. Co ty robisz, zboczeńcu? Zapłata, misja wykonana. O kurwa, budzę się w dżungli. Dotrzyj na wyspę Vasa. Ty, wydaje mi się, że to całkiem istnieje spora szansa na to, że to jest jakieś końcówka tych odcinków. A ja się dopiero zacząłem rozgrzewać. Idziemy po Vasa? Ale tu że chyba par snajperko. Proste, że przybliżymy. A kto to tu stoi? Znaczy stał. Chyba czysto. Mam jakiś punkt umiejętności. Pokaż te punkty umiejętności. Co tu jest? O, to jest super. Dodatkowy segment paska zdrowia. Dodatkowy segment paska zdrowia. I tutaj odnawiamy sobie 6 pasków zdrowia. Tutaj załóż odpowiednio kamizelkę kuloodporną, minus 50 obrażeń, ale nie mamy punktów umiejętności. Wreszcie jakieś fajne rzeczy, to akurat nie mam punktów umiejętności, bo wydałem wszystko na jakieś gówno wcześniej. No nic. To jest ta wyspa, na której chyba jeszcze nigdy nie... Żartowałem. Ty, to jest wyspa Vasa? Patrzcie, ile tu jest jeszcze rzeczy do odkrycia. Co jest to, jakiś dodatek jest? Co to kurwa jest? Co tu się dzieje, ty? To byłby koniec? Tak ciężko mi w to uwierzyć, że to byłby koniec. Niebieski liś, ale on pewnie znajduje się na dnie, co? Patrzmy tutaj. No nie widzę tutaj lilii wodnych, czy jak to się nazywa, to nie są lilie wodne, to są lotus. Nie widzę tutaj kwiatu lotusu. Teraz widzę dziwne odbicie. Na pewno się mocno wystrasza, jak zaatakuje mnie rekin. Czy jest tu pan rekin może? Chyba nie ma. O kurwa, nie tu płynę. Ja w szoku. A więc to jest wyspa Vasa. Ło, ile my mamy pasków zdrowia, widzowie. Patrzcie to, patrzcie po lewo koło mapy. Ja pierchruper, jeszcze nawet kamizelę mamy. A patrzcie, jak walniemy sobie 7. A, nie możemy. Kurczę. Nie mam, już wszystkie zużyłem albo coś, albo ktoś mi ukradł. Dotrzyj na wyspę Vasa, mamy to. Wejdź do kompleksu, zaraz wejdziemy. Tylko tutaj zobacz, chłopie, lotusy wodne są. Trzeba pozbierać wszystko. Nie, to jest coś innego, to jest takie krasnorosty. Nie wiem, czy krasnorosty to nie jest jakieś... To brzmi jak takie miasto w Polsce. Ale... Pewnie się mylę, ale brzmi jak miasto w Polsce. Pozbieramy sobie, słuchajcie, niebieskiego liścia, bo on jest totalnie OP do robienia różnych rzeczy. Znaczy różnych rzeczy, no różnych tam można jeszcze, że oddech dłużej wstrzymujemy, ale głównie chodzi o to, że jest totalnie OP, jeśli chodzi o robienie dodatkowych apteczek, takich ulepszonych apteczek, ulepszonego lekarstwa. O. Trochę to kosztuje, ale zróbmy sobie przynajmniej jedno. I w ogóle chciałbym zobaczyć, jak to działa, muszę to zrobić. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pasków zdrowia. Powodzenia, panowie. Powodzenia tam w próbie zabijania mnie. O
A ja mogłem jakieś serię eliminacyjną walnąć. To było dość ciekawe. Nigdy takiej opcji nie miałem i nigdy z niej nie korzystałem. Może odblokowałem sobie coś nowego. No korci trochę, żeby tutaj... strasznie... O kurwa. Widzieli mnie? No widział, bo to snajper zajebany. Widzę psy też. Na psy poczekam i wykoszę je powoli. Nadal zagramy to taktycznie, bo to nadal jest wyspa Wasa. Co by nie mówić, to... Gdzie jesteś? A, widzę cię, gagatku. Jak ja uwielbiam tą snajperkę. Który jeszcze? O, siemalski. Jeszcze ktoś? Jestem jeszcze... Ty, nie zabiłem tego snajpera? Dostał tą serię z karabinu maszynowego, ale... Chyba nie udało się go zabić. Okej. Okay. A, bo tu, że po cichu mamy pewnie misję, że tutaj przekradamy się i można... I po cichu. Pewnie ta gra jest w ogóle tak stworzona, że i po cichu można zrobić tę misję, i na głośno można zrobić. Na razie robimy po cichu. Na razie to ja bym poszedł po ten niebieski liść. To są dość ważne liście, bo później poznajdujemy sobie, słuchajcie, zielonych liści. No i będziemy totalnymi koksami, jeśli chodzi o paski zdrowe. Będzie ich 10. Dodatkowo 4 to mogą uratować życie. W ogóle z samego początku mogę się tym zająć. Robieniem tych liści, a nie przechodzić misję po 30 razy. Ale jakoś się nie zająłem. Odpuściłem sobie ten temacik i głównie to robiłem tylko i wyłącznie misje fabularne na odcinku, a poza odcinkami to tak tylko te misje łowcy były robione. No i w sumie to wszystko. Raz na jakiś czas coś tam jeszcze zrobiłem, odbiłem posterunek, no nie? Czemu nie ma snajpery, żeby wyciągnąć? Ale mam coś innego, żeby... Dobra, nic. Trochę to było cringe'owe, wiem. To jest fajna broń? Fuck me. Nie podoba mi się, kurwa, ten układ. O kurwa, sam se to zniszczyłem, tak? Brawo, Eryk, debilu jebany. Leczenie. Dam radę, mówię wam. Mam to, kurwa, w garści, tylko... Wiecie, co chciałem zrobić? Kurwa. Ty, trafiłem go. Wiecie, co chciałem zrobić? Uwolnić, słuchajcie, tego, tygrysa. To nadal jest, kurwa, kuszący i dobry pomysł, bo on sobie tam powinien nieźle poradzić ogólnie. Jesteś wolny, przyjacielu. Dobra, wiecie co? Bo ja się tak bawię, a tu my mamy pana granatnikowa, który przyszedł nam z pomocą załatwić kilka rzeczy. Chłopy... A nie, oni pewnie do tego tygrysa strzelają. Okej, kurwa, za dużo akcji jak na sam początek dnia. No kurwa, pan... Co ty robisz mnie mołotowem, będziesz rzucał? Gdzie my mamy się dostać? O! Ty co ty robisz, ty? Pomachał mi ręką, chłop. Ja widzę, że ktoś mnie wykrywa, ale nie do końca wiem gdzie. O, już widzę. Dobra, seria. Któryś pocisk trafi. No. Jednak nie. Ale mamy amunicji genialnie dużo. Ja pierduper. Oj, no lecz się. Najpierw wolałbym się leczyć, a później gasić ogień, bo leczenie jest zdecydowanie szybsze. A, nie mam już siódemki, kurczę. Kurwa, ile ich tam jest? Snajperka.
To nie jest snajperka. Snajperka. Uuu, ale to był szocik piękny. Ja widzę, co my możemy zrobić, widzowie. Nie, no muszę, nawet jak padnę. Trzeba to zrobić. Jest jedna rzecz, którą trzeba zrobić. I to jest ta rzecz. A, nie mogę. O kurde, zepsuty jest ten. Zepsuty był niestety samochód. Nie mogę użyć karabinku. Wszyscy? Nie wszyscy. Gdzie ty jesteś, gagatką? O, tu też był pan lew. Jeszcze tu bym się cofnął. Co tu jest ciekawego? Skorpion? Jestem pod znaku skorpion. To do mnie wszystko? Kurwa, dostawa. Wreszcie. Ja można czekać. Ty, ktoś mnie tu widział. Bierzemy siano. Czekajcie, jeszcze co odpalę tutaj, nie widzę od FPS-u, żebym widział. Halo? O, zajebiście. Gdzieś tu, a tu jest gagatek. Okej. Fajna jest muzyka. Okej. Gruby. Dobra, ja mam granaty. Gruby jest gruby. Każdy jest. Każdy koks, póki kurwa Czechu nie wyciągnie granatów, no. Jak to mawia przysłowie. Kamizeleczka. Dobra, nie jest tak trudne jak na poziom trudny. Czekaj, jeszcze tu chciałem pobadać trochę. O kurwa. Lagi. To też nie nasza wina chyba. Was! Where was? Myślicie, że na końcu zabijamy Wasa? Czy nam się uda? O. Chłopca z piąty raz już próbuje zabić. Ty nie wiem, że my na końcu giniemy. Chyba idziemy przejść drogę życia i śmierci, co? Was, jaki tchik. Tutaj sytuacja otworzenia drzwi musiała nastąpić, ale kontynuujemy sobie historię. Strzeliłem, nie wiem, czy dobrze zrobiłem. W sensie, okazuje się, że mogłem nie strzelić, ale kto mógł wiedzieć, co? Ja na przykład nie wiedziałem. O kurwa, poczekaj chwilę. Dostaliśmy w ogóle nowy karabinek, to jest ten skarabinek. Dobra, chuj, maczetą cię rozjebie. Walę cię na dziurę maczetą, gościu. Ładowanie, szybciej. Kurwa, poczekaj chwilę, ty! Zaraz padnę w tym, w śmierci padnę. Boję się, że jak padnę w śmierci, to naprawdę umrę.
To jest ciężka misja. Mamy mało, mamy chujowy karabinek jakiś, który dostaliśmy z chipy. Jakiś Victor, Vector. To nie jest takie łatwe, ty. Wydaje mi się, że kluczem jest iść do przodu. W sensie do... Rasować to. Rasujemy to, rasujemy to. Chuj z nim. Rasujemy to. Eliminacja. A to ciekawe, że to jest jego siostra. No tak, tak myślałem właśnie, no. Mamy punkt umiejętności, który wydamy. Czy was umarł? Czy wszystko się działo w naszej głowie? Tu są właśnie takie dziwne rzeczy, że jak faktycznie kogoś eliminujemy, to eliminujemy go jakby w swojej głowie. Dziecko mi to jakby... Czy znasz już rozwiązanie? Zapytał kapelusznik, zwracając się ku Alicji. Nie poddaję się, odparła. Jaka jest odpowiedź? Nie mam zielonego pojęcia, wyznał kapelusznik. Nie wiem, na chuj są te randomowe cytaty, ale pewnie żeby się gierka nie wczytywała. Kiedyś mogła się długo wczytywać. Oho? W sumie, że to siostra jego, to nie skumałem. A jeszcze Hoyt jest do zabicia, zapomniałem o to, o tym. Żyją. Zakażę go żyżączką. To w taki sposób, no. Tu nie mają lekarstw. Zginą. Wygląda trochę wasowo. Dobra, bo ja nie do końca rozumiem te wszystkie anegdoty typu walki w swojej głowie i walki z tym wasem i to jest trochę mniej epickie, bo wiecie, bardziej epickie by mi się wydawało, gdybym faktycznie mógł przypierdolić tak na żywca z noża. Byłoby to takie bardziej zrozumiałe dla mnie, ale to pewnie dlatego, że jestem kurwa giga debilem, więc... No, mam nadzieję, że wam się podoba. Hej. Dobra, co tu jest? Częściowo opróżnione fragmenty paska zdrowia regenerują się 100% szybciej. Ale wydaje mi się, że my walimy, załóż odpowiednio kamizelkę, aby uniknąć 50% obrażeń. To jest sporo, 50% obrażeń. Jesteśmy kurwa takimi koksami, że teraz te posterunki to ja będę kurwa solo z karabinem maszynowym się wpierdalał i wszystkich rozwalał. Chociaż nie, żebym już tak nie robił wcześniej, no nie, ale... Czy to nie jest miejsce, w którym my szliśmy i... Tam leżał nóż?
naszej głowy, które zebraliśmy? Chyba tak. To ciekawe, że takie rzeczy zapamiętuje, a jakbyś mi powiedział teraz, jak ona się nazywa, to nie mam zielonego pojęcia. To jest takie dziwne, do imion to ja jestem strasznym gaganem. Imię, imię, imię. Ja zawsze pytam o imię, bo tak z grzeczności zawsze mówię. A ty jak masz na imię? Wiecie, żeby tak, no spytać, nie? Bo tak głupio bez. I wtedy sobie takie sprytne przejście na ty. Jeżeli na przykład do kogoś starszego albo coś takiego, nie? Pobiegam sobie tu i zobaczę, jak to wygląda. Ale słuchajcie, ja spytam o imię, ale za chuja nie zapamiętam, więc nie wiem, po co ja nawet pytam o to imię. Tak tylko z grzeczności, bo nie wiem, zawsze pytam o imię i nigdy nie wiem, jak ktoś ma na imię, no. A czy później na przykład wracam, jak kogoś spotkam i mówię, a on jak miał na imię? No i nie wiem, co ty. Spotkamy naszego czarnego koleżkę? Bez? Co robi nasz czarny koleżka, który nas tu... Citra. O, jest czarny koleżka, jak ty masz na imię? Opije. Jason! You're leaving so soon! Dennis, I... Dennis. You're busy working with Citra? We are not unlike each other, you and I. I was once an immigrant to the United States. Mm-hmm. I worked as a mechanic in a garage. He tried to make fun of my accent, the owner. They tried to pay me less than the other mechanics. They were not as skilled. I, who was raised among the generals of Liberia, they tried to treat me less than them. But I know who I am. Look at me now. Citra. Good luck on your fortune. I mean, your mission is. Yes, flaska, łyczek, dom. Jak to? Pusta. No nic, czasem butelka jest do pełna pusta. Nie wiem, co to miało znaczyć. W ogóle mieliśmy w pokera sobie pograć. To jest aktywność, której nie robiliśmy. Proponuję jeszcze tak, mam 33 minuty. Na dzisiaj to będzie koniec fabuły, więc proponuję zrobić tak. Idziemy tu, farma pychy, a później idziemy do pokerka sobie pograć. Zobaczymy, czy uda nam się coś wygrać. Myślę, że to zacny pomysł. Odbijemy sobie przy okazji jeden posterunek, bo już nie ma co, jest 33 minuta, to i tak bym teraz są dwie opcje, albo koniec odcinka, no bo nie ma co już zaczynać jakby kolejnych misji, mi się wydaje, fabularnych. Może jest, może jakby, ale później z tymi misjami fabularnymi jest tak, że nie do końca można zapisać w momencie, w którym ty sobie tego życzysz, a w momencie, w którym ja nie mogę zapisać, kiedy sobie tylko i wyłącznie zażyczę na to, że... Aktualnie muszę spadać, muszę zapisać, to często muszę wyjść i no i niestety misja zostaje w połowie porzucona i później jak wczytuję, to muszę od nowa pół misji przechodzić. To jest słabe niestety. Nigdy nie lubię gier, w których nie możesz sobie nadpisać w każdym możliwym momencie. Ale też jest to zrozumiałe, bo wiadomo, żebyś nadpisywał tuż przy śmierci i mocno wykorzystywał. Dużo ludzi by mocno wykorzystywało tą mechanikę gry. Jest to w jakimś stopniu zrozumiałe przeze mnie, ale... I tak preferuję, kiedy mogę faktycznie sobie zapisać w jakimś momencie. I tak bym pewnie tego nie spamował, bo mi się nie chciało, ale... Zapisałbym i se wyszedł, nie? Albo taki specjalny zapis przed wyjściem z gry. O, to by było koks. Streamers
zapisać tylko i wyłącznie grę w momencie, kiedy albo zapisujesz, że możesz zapisać i od razu ci się gra wyłącza. To by było takie anty dla ludzi, którzy próbowaliby wykorzystać mechanikę, aby było zajebiste dla ludzi, którzy no kurwa, no kto mnie widzi? Ja pierduper, no. Jeszcze ładuję, no ładuj, bła... Ech, ja pierdolę, co tu się dzieje? Czy wy to widzicie? Mam nadzieję, że kogoś chociaż tym jebanym najdzikiem wysadziłem, chociaż z jedną osobę. I cały las płonie, kurwa. Łatwo odbijanie posterunków, bo jestem giga koksem, co? Teraz to będzie bardzo łatwo, widzę. Nie, nawet się nie spodziewałem, kurwa, że mnie chłopy od pleców zajdą. To było niespodziewane. Dobra, taktyka numer 2. Bo ze snajperki to jest dla dzieciaczków. Powiedział Eryk, ginąc po tym, jak zaczął strzelać ze snajperki. Ale naprawdę, wystarczy ściągnąć snajperów, którzy zadają największy damage. Chłopy są w szoku. Teraz robię tak. Cyk i... O kurwa, nie trafiłem. Ja pierdolę i po... No to se dla dzieciaczków zrobiłem. Ty, ale oni przetrwywają kilka strzałów czasem. Nie, nie, zostaw alarm, nie weź nasz alarmu. To jest chyba ostatni chłop, który został w ogóle. Dostał? Nie, nie wzywaj alarmu, nie pozwalam. Nie dasz rady. Dobra, jest. No, ze snajperki, jeżeli cię nie zauważą i robisz to po cichu ze snajperki, to jest... No, to jest dziecinnie proste. Nie wiem, czy 550 expa to dużo ostatnio? Uuu, bardzo dużo. 550 to takie 1/3. Warto jest tutaj odbijać te posterunki. Słyszę jakieś psy albo wilki, ale kij z nimi. Czemu ja mam pod jedynką snajperki? A nie, nie mam pod jedynką snajperki. Bierzemy sobie tutaj zielone. Zielone roślinki, one giga OP. Fajne jest też ten perk, że nie muszę zbierać, że dostaję po dwa jakby liście, jak zbieram, to super. Dobra, jest tu... Co tu? O, ciekawy zbieg okoliczności. Co to jest? Apteczka, ale mamy już full. Dobra, posprzedawajmy te wszystkie rzeczy, które nam są... $119, pochczamp. No i tak w sumie więcej, niż jej normalnie bym dostał. Dostawałem, jak miałem tam te wszystkie skóry i nawet nie mogłem porządnie... Co chciałem powiedzieć? Nie mogłem porządnie zbierać jakichkolwiek przedmiotów. No nic, a mam już maksa mikstur, abym sobie porobił te pobudzenie endorfinowe. No będziemy musieli zaczekać. Co tu się odpierdala, ty? Chłopy, co sobie z kunami i jenotami nie umiem poradzić. Dobra, posterunek przyjęty, więc będzie szybka podróż, więc Cox. Połączenie z przyszłością, te misje poboczne też są fajne. Będzie trzeba kiedyś w ogóle usiąść i zrobić tylko i wyłącznie te misje poboczne. Tu mamy tą główną misję. Odpuścimy sobie i mieliśmy jeszcze dzisiaj zobaczyć, jak wygląda granie w pokera. Cyk. Zobaczymy, ile można betować i jak nam pójdzie. Ja nie umiem za bardzo grać w pokera. Umiem tylko pary. Nie wiem, co jest większe. W blackjacka umiem grać. Dość dobrze. Znaczy, rozumiem zasady blackjacka. A grać nie umiem, pewnie. Nie wiem, nie grałem, ale znam wszystkie zasady, jak to wygląda. Remis, nie remis. Kiedy grać, kiedy nie grać. Kiedy ten krupier, czy jak to się nazywa, ten rozdający, odpuszcza jakby pobieranie kart. Ja się nie mylę przy numerze 18. Mogę się mylić, aż tak super, super
To nie znam, ale no sporo znam tych zasad, że niektóre kasyna dałem, że dałem, można się w niektórych kasynach na przykład poddać, niektórych już nie można, to w zależności. Ale z pokerem to ja mam tyle wspólnego, że nic nie mam. Siemalski. Mistrz. Nie, no nie. Walniemy jakiegoś nowicjusa. Nowicjusz, jak w tym, jak w goticzku. Walniemy nowicjusa. Dobra, rozpierdolę was w pokerka tego. Big Blind. Dorzuca 4 żetony. Jak to pula 6 dolarów? Ja chciałem o stówę naraz zagrać. I czemu ta... Przeskocz dalej, no. Spójrz w rękę. Queen i 5. Ujoza jest. Sprawdzam. No to nic nie mamy, prawda? Nie, no to pasujemy chyba, nie? Mamy coś? No nic nie mamy, nie? No to pas. Dobra, to przeskocz dalej. Dwie pary chłop miał. Dobra, nie mieliśmy szans. Pula, 206. Dobra, przeskocz dalej. Jeszcze raz chcę zagrać. Poka. Chujoca jest jebana. Czekam. Znowu nic nie mamy. Pas. Chyba, że tam są jakieś tego. Chyba, że ja znam niestety tylko i wyłącznie pary, więc ciężko mi. No dobra, no sprawdzę, no. Zeskończ. Poka. 15 dolarów? Dobra, chuj z tym. Poka. Mamy jedną parę. No to czekam. O kurwa, jest w puli. Czekam. Nie mamy szans, chłop ma. Ha! Nie no, pas. Mieliśmy jedną parę asów. A chłop miał? Dobra, panowie. Ja się zawijam z tego pokera. Spierdalam stąd. Ta, jest i stratny 32 dolary. No to jest właśnie moje granie w pokera. Tyle. Ale warto było zobaczyć, jak się przynajmniej gra w pokerkę tutaj. No myślę, że dla pasjonatów pokera zawsze to fajnie. Ja preferuję na przykład Gwinta. Gwint jest koks, tak? To ja w każdą kartę. Znaczy na początku sobie odpuszczałem Gwinta, grałem Wiedźmina, ale później faktycznie jak za trzecim razem tego Wiedźmina przeszedłem, to jak się słuchajcie pierwszy raz kręciłem w Gwinta, to każdą kartę musiałem nazbierać. Byłem takim kosurem Gwinciora. Gwint, piękna sprawa. Tylko nie grałem chyba na najwyższym poziomie Gwinta, mam nadzieję, że zagramy w Wiedźmina na najwyższym poziomie, Gwinta na najwyższym poziomie i to będzie w następnej serii, ale na dzisiaj to już by było wszystko, widzimy się jutro, bo odcinki na tym kanale są codziennie, pamiętajcie, że możecie wpaść, pamiętajcie o tym, że możecie wpaść, więc wiecie co używać, ale że możecie wpaść na przykład na Instagrama, Twitcha, Twittera. Mój drugi kanał vlogowy, serdecznie polecam, na przykład Rewinda. Miłego dnia oraz miłej nocy, do zobaczenia, widzimy się jutro, trzymajcie się ciepło, cześć.